Hej! Witam Ciebie w pierwszej lekcji kursu Bezpieczeństwo ASP.NET Core. Przy tej lekcji postaram się wyjaśnić, jak należy wyobrażać sobie pojęcie bezpieczeństwa w świecie aplikacji internetowych. Postaram się też wyjaśnić pewne moduły, które można wyselekcjonować z głównego pojęcia bezpieczeństwa, tak? Zatem jak należy rozumieć pojęcie bezpieczeństwa aplikacji internetowych? Otóż przede wszystkim chodzi nam o powstrzymanie tzw. intruzów przed ich skutecznym atakiem, nie tylko na nasz serwis, ale też atakiem w głąb wszystkiego, na czym opiera się nasza aplikacja. Mam tutaj na myśli cały backend, czyli nie tylko klasy, na których opiera się aplikacja, ale też cała baza danych. Jednak nie tylko, bo także mamy na myśli cały serwer, na którym nasza aplikacja jest wdrożona, tak? Ok, jednak jak rozumieć pojęcie intruza? No właśnie, kto to jest intruz? Czy intruzem jest jedynie ktoś od zewnątrz? No nie, myślę, że to byłoby zbyt proste. Chodzi oczywiście także o kogoś ze środka naszej firmy, lub kogoś z firmy, ale niekoniecznie osobą z konkretnymi złymi zamiarami. No bo przecież pracownik firmy może mieć dobre zamiary, ale na przykład może popełnić jakiś błąd, który sprawi, że powstanie tak zwany wyciek różnych tajnych danych firmowych do niepowołanych osób. Może taka osoba nie do końca jest intruzem, ale na takie osoby także należy uważać, aby zachować bezpieczeństwo naszej aplikacji, tak? Zatem biorąc pod uwagę te wszystkie rzeczy, jak zdefiniować bezpieczeństwo aplikacji internetowej? No cóż, są to po prostu wszelkie zabiegi związane z zachowaniem poufności, integralności oraz dostępności. Jednak jest jeszcze jedna rzecz, którą chyba każdy specjalista IT powinien pamiętać, jak tabliczkę mnożenia. Jeśli bowiem przetłumaczymy te trzy pojęcia na język angielski, to otrzymamy confidentiality, integrity oraz availability. I w ten sposób otrzymamy ważny skrót CIA Triad, który zawsze odnosi się do tej właśnie definicji bezpieczeństwa. Zatem jeśli gdzieś zobaczymy ten skrót, to od razu będzie jasne, że chodzi właśnie o najszerzej rozumiane bezpieczeństwo IT. Ok, to może teraz krótkie objaśnienie, czym jest poufność, czym jest integralność oraz czym jest dostępność, tak? Otóż w przypadku poufności chodzi o ustawienie uprawnień. Chodzi bowiem o to, że osoby, które pracują w firmie krócej, powinny mieć niższe uprawnienia do posiadania pewnych poufnych informacji niż osoby, które pracują dłużej. Powiedziałbym nawet, że często osoby pracujące krócej do niektórych tajnych informacji w ogóle nie powinny mieć dostępu, tak? Drugą rzeczą odnośnie poufności jest działanie aplikacji na protokole HTTPS, aby zapobiec atakom hakerów. Oraz trzecia sprawa to wykorzystanie różnych specjalnych algorytmów do szyfrowania danych, takich jak numery karty kredytowej, czy numer dowodu osobistego, albo inne numery, które nie powinny być widoczne i dostępne w pewnych ważnych etapach ich przetwarzania. No dobrze, to tyle na temat poufności. Teraz integralność. Integralność to zapobieganie możliwości ingerowania hakerów w dane na serwerze oraz możliwości ich modyfikowania. Przykładem przepisów na integralność mogą być na przykład zapobieganie dodawania elementów do karty na stronie e-commerce, zapobieganie ingerencji hakera na etapie potwierdzenia transakcji, lub na przykład zapobiegania problemom takim jak modyfikacja hakera wielkości ceny,
tak aby możliwy był zakup produktu, który kosztował 200 zł w taki sposób, aby można go było kupić na przykład za 2 zł, tak? Jest też sytuacja, gdy na przykład potwierdzimy zamówienie i nie mamy tak naprawdę wpływu na to, czy jakiś haker naszych danych jakoś nie przechwyci, tak? I jeszcze inna sytuacja, gdy jakiś haker zdobędzie fizyczny dostęp do silnika odpowiedzialnego za wyświetlanie jakichś informacji poprzez system zarządzania treścią, na przykład Joomla czy WordPress, albo właśnie nasz system zarządzania treścią postawiony na ASP.NET Core, tak? To jest kilka takich przykładów pomysłów działania hakera, które my jako specjaliści IT niestety musimy przewidzieć, tak? Ok, to poufność oraz integralność już mamy. To może teraz dostępność. Otóż dostępność możemy sobie wyobrazić na przykład jako stan, w którym mamy dostęp do danych, gdy jesteśmy zalogowani. Tutaj mamy na myśli na przykład pocztę elektroniczną, ale nie tylko. Generalnie w przypadku dostępności chodzi o tak zwaną sesję, dzięki której jesteśmy tak jakby w specjalnie zabezpieczonej, zamkniętej sali, w której mamy jakieś tam, powiedzmy, uprawnienia do pewnych określonych działań. Okej, to wiemy już, czym jest tak bardziej teoretycznie bezpieczeństwo. A jak zdefiniować w takim razie hakera? Jest to zwyczajnie ktoś, kto narusza triadę CIA, czyli CIA, tak? Czyli narusza poufność, integralność oraz dostępność systemu, na bazie którego oparta jest nasza aplikacja internetowa, tak? No dobrze, to tyle jeśli chodzi o takie rzeczy jak ogólnoteoretyczne w zakresie tematu triady CIA. Teraz może trochę wiedzy odnośnie bezpieczeństwa, jakie zostało zapewnione przez framework ASP.NET Core. Ten framework zapewnia funkcje do zarządzania uwierzytelnieniem. Funkcję autoryzacji, funkcję ochrony danych, hostowanie aplikacji z wykorzystaniem protokołu HTTPS. ASP.NET Core posiada też skuteczne możliwości zapobiegania atakom XSRF, które polegają na podszywaniu się żądań hakera pod żądania legalnego użytkownika strony www. Istotne jest też to, że framework ASP.NET Core umożliwia też zarządzanie mechanizmem CORS. Mechanizm CORS to jest skrót od Cross Origin Resource Sharing. To mechanizm zapewniający możliwość bezpiecznej wymiany danych między różnymi stronami www. W przypadku tego frameworka trzeba też wspomnieć o możliwości zarządzania tajnymi wpisami bez konieczności uwidaczniania ich w kodzie aplikacji. Ok, kilka minut temu wspomniałem o mechanizmie uwierzytelnienia oraz autoryzacji. Uwierzytelnienie to taki specjalny proces, w którym użytkownik podaje pewne poufne dane, które są następnie porównywane z przechowywanymi w bazie danych. Jeśli są to dane zgodne, użytkownicy zostają pomyślnie zalogowani do aplikacji i mogą wykonywać akcje, do których zostali autoryzowani, tak? Natomiast sama autoryzacja odnosi się do procesu, który określa, co użytkownik może robić. Ostatnią rzeczą odnośnie takich wstępnych rzeczy, które dotyczą sposobów na uniknięcie najbardziej powszechnych błędów w budowaniu aplikacji ASP.NET Core, jest taka lista. Metody ominięcia ataków XSS, metody ominięcia tzw. iniekcji SQL, rozwiązania w odpowiedzi na wspomniany już w tej lekcji atak XSRF, oraz metody rozwiązania problemu związanego z atakami przekierowującymi. Oczywiście bardziej szczegółowo będziemy mówić o tych metodach w późniejszych lekcjach, tak? No dobrze, to tyle jeśli chodzi o tę lekcję.
W czasie następnej lekcji porozmawiamy sobie trochę na temat anatomii ataków oraz przykładów różnych ataków sieciowych. Zapraszam!